wrócimy. Interes z obok stron. To jest to druga rzecz. I trzecia rzecz, która dla młodych muzyków z Anglii była bardzo ważna, że w Hamburgu były zupełnie inne warunki dla muzyki. Najpierw to, że w Anglii był taki system. Jak zespół gdzieś tam gra, na przykład w kawiarnie, i dostaje za to 5 funtów, jak Beatlesy trochę później, funt na jednego. I oni byli na scenie tylko jedną godzinę, ale w tym 5 funtów było włączone jeszcze jedna godzina próby. Możliwość być na scenie sama po sobie była traktowana jak forma płatności. Bo zespół rockowy w Liverpoolu, w Anglii, on nie miał możliwości dla próby. Bo nikt nie chciał w jakimś tam ośrodku mieszkaniowym, żeby ktoś tam w jakiejś hale robił ten galas. I to Anglia jest spokojna strona, bardzo konserwatywna. Ona tego nie lubi, że gdzieś tam jest galas. I w sierpniu roku 1966 w Indrze oni dostali. Kontrakt był na 200 Deutsche Mark na człowieka za tydzień. To wiele ili mało, czy dużo? Zależy. Na funt przelicznik był 11. Na tydzień. Ale z tego 10% czy 20% należało do Paula Williams, który on nikt nie otrzymał. To jest też ten fakt. Ale Beatlesy otrzymywali 180. Po szkole technicznej on zaczął taką praktykę na lotnisku jako asystent mechanika. Asystent mechanika na lotnisku to już zawód, to już jakieś wykształcenie, to już jakaś odpowiedzialność. Da? On zarabiał, tu my mamy 180 marek na tydzień, on zarabiał 45 marek. 45 na miesiąc. I z tych 18 było odliczone na ten bilet przejazdowy na transport. Bo to lotnisko, to on jechał autobusem, pociągiem i tak dalej, to jest parę godzin to trwało tam dojechać. No to on zarabiał 33 na miesiąc. Ну, или на практически 8 ДМ на тиждень. Есть разница? Только треба уважать, что то зарабатывали хлопаки без жодного музыкального вичтовцения. В огуле без жодного там диплома, там, кольвек, як скончили школу. И тут на тебе рок-н-ролл и поехали. Зрозуміло є це, так? То Індра. Індра, то є кінець року 60-х. А зараз йдемо далі. Ну, так, поїдемо далі. І так відкладаю, що задзвонили, зали я познав, що chcą taki wywiad zrobić, to będzie trwało 10-15 minut z prezentacją nagrań. No, także sorry, ale oddalę się, bo potem następna stacja rozstawia tak dzisiaj od rana udzielam wywiady. Najśmieszniejsze, że radio, w którym robiliśmy tę płytę radio, nie zadzwoniło, że mam takich słów.
ostatnie radio z Lubiany zadzwoniło, to Radio Centrum. Tośmy sobie z Facebooka pogadali. Także przepraszam, ale to się nałożyły dwa tego. Ludzie przekończą programy, a chcieliby porozmawiać, jaka była atmosfera, co się działo wtedy w studiu, jakie piosenki były pierwszą nagrywane. No niestety, Beatlesi przegrywają to wszystko. Sorry, no, ale taki specjalny dzień dziewczyna odeszła. Przepraszam jeszcze raz. Dziękujemy Ci, Jurku, oklaski dla Jurka. Zapraszamy jutro. Dziękuję. No. Dziękujemy, że przyszedłeś. No.